Zerkaczko! Z tej strony... Zerka. Dzisiaj zapraszam Was na poszukiwanie markerów w Roblox. Z tego względu, że dzisiaj są walentynki, czyli święto zakochanych, to postanowiłam, że pozbieram brakujące markery tylko w kolorze czerwonym. Oczywiście przygotowałam sobie Wasze podpowiedzi, żeby ułatwić sobie zadanie, ale zanim zaczniemy, to przypominam o zostawieniu subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. Zostawcie tutaj dużo łapeczek w górę i wklejcie w komentarzu emotkę serduszka. Tak z okazji walentynek. Zróbmy dzisiaj serduszkowy spam w komentarzach. Dobra, zaczynamy od pierwszego czerwonego markera, czyli demoniczny marker. Tutaj mam też podpowiedź od Adama. Żeby zdobyć evil marker, czyli ten demoniczny, idź do brązowej góry i wejdź po drabince, wejdź do środka jaskini i idź do ślepego zaułka. Przeteleportuję Cię do pomieszczenia z literami, chyba wiem gdzie, i wpisz najpierw Hill Rock, potem wpisz Invert i zdobywasz markera. No dobra, to wyłączmy tutaj te markery i gdzie jest ta góra? Już dawno w to nie grałam. Tam jest góra, to tu ptamy. Po drabinie i chyba tutaj był ten korytarz. Tak, i tu była ta klawiaturka. Co ja tam miałam wpisać? Hill Rock. Dobra, enter. You're on the right track, but you're really wrong. What do you think Hill Rock means? No tego się nie spodziewałam. Okej, czyli Hill Rock jest wpisany i teraz invert. I enter. Na zielono się zaświeciło. I to jest ten marker? Nie, no to jest czarny marker. Halo, ja czerwony miałam zdobyć. Tu jest czerwony! Okej, czyli tutaj jest przejście do piekła! I tu mamy demonicznego markera! Ale brakuje mu trochę tutaj tych różków, diabełka i ogonka. Tak więc pierwszy czerwony marker zdobyty, teraz idziemy tutaj znowu do klawiaturki, bo mam tutaj drugą podpowiedź od Kara. Vera, pokażę Ci jak zdobyć Killbrick Marker. Wejdź do środka góry i wpisz kod Difficulty. Dobrze. Chyba już go raz wpisywałam i to teleportowało nas do takiego obby. Tak jest, teleportowało nas tutaj do tego obby, gdzie zdobywałam tego najtrudniejszego, ekstremalnego markera. I co tam było w podpowiedzi? A, że musimy iść do koloru pomarańczowego, czyli chyba tutaj, do tego wyzywającego. Okej, i tam po prawej stronie za ścianą powinien być marker. No i chyba jest. Tylko czy ja tam doskoczę? Nie. Próba numer dwa. Uwaga, uwaga, pełne skupienie. Jestem. Dobra. Okej. I ostatni klocek. Ale się wystraszyłam tamtego dźwięku, aż tak normalnie mnie stygnęło. Dobra, jestem tu, tu. I chyba ta platforma już jest podwójna. Przeskoczę ją? Marker Killbrick. Udało się. Ale w ogóle znowu ta ściana się poruszyła. Co jest? No tego się nie spodziewałam, ale mamy drugiego czerwonego markera. Lecimy dalej. Tak sobie przewijam i brakuje mi tego atomowego markera, który ma czerwoną nakrętkę i czerwone policzki. Użyj mikroskopu, znajdź atom. Mikroskop chyba był w takiej fabryce. Chyba w tym pomieszczeniu był ten mikroskop, prawda? I ja go używałam, ale tutaj nic się nie pojawiło. Ale sprawdziłam sobie, że tutaj trzeba znaleźć takiego małego markera, który jest chyba tutaj, zobaczcie. I jego włożyć pod mikroskop. Zobaczcie, to jest ten atomowy marker. Trzeba go znowu pod mikroskop dać i chyba znaleźć go tak trzy razy po tej sali. Tu mamy starożytna księga ludzi atomów. O, patrzcie, teraz tam się pojawił ten marker, więc musimy znowu go podnieść. O! I znowu do mikroskopu podejść. Guma do rzucia? No i znowu szukamy tego atoma, który jest tutaj, zobaczcie, za beczką. Ale on może być po całej sali ukryty. Ale nikt mi nie napisał podpowiedzi, jak go znaleźć, więc ja sobie spróbowałam znaleźć na internecie. To atomowy długopis, nie atomowy marker. Okej, czyli tak musimy nie trzy razy, ale i więcej razy popróbować. Może się akurat znajdzie. Tutaj się ukrył! Okej, dobra, to wychodzimy. Jak coś, to tu jeszcze może być schowany ten marker. Nie wiedziałam o tym. I się udało! Co
to było, ale nieważne, mamy atomowy marker. Był trudny do znalezienia i się nie dziwię, że nie było żadnej podpowiedzi z nim związane. Jumpscare marker. Albo nie, lecimy z podpowiedzią. Hej Werka, właśnie znalazłam sposób, jak zdobyć pieprzowo-miętowy marker. W piernikowym domu jest strych, którego nie widać z środka. Aby się tam dostać, musisz wejść na górkę za tym domkiem i wejść z tyłu na strych, tam będzie prześwitwało. To w takim razie teleport i do zimowej krainy. Jedyny piernikowy domek, który teraz widzę, jest tam, czyli musimy dostać się na górkę, tutaj. A, tu można przejść, okej. Okay. I co, tutaj? Pieprzowo-miętowy marker, okej. Okay. W ogóle po drodze widziałam, że tutaj jest jakiś obbi. O, tam jest obbi i tam jest jakiś marker, taki czerwono-czarny, więc chyba musimy przejść to obbi. I musimy go zdobyć. Jestem. To jest naprawdę ciężkie. Oj! Do góry nogami jestem. Ej, marker tu jest! A to nie tego chciałam zdobyć. Co to? Jumpscare marker! A to dlatego tak mi tutaj wyskoczyło na twarz. Okej, okay, to miało mnie przestraszyć. No i troszeczkę przestraszyło. Ja chciałam po tamtego iść markera, tam daleko, co jest. Jak ja spadnę, to nie wiem, czy mi się chce jeszcze raz zaczynać to obbi. Jestem. Nie! Ojejku, tu checkpoint jest. Całe szczęście, bo nie chciałoby mi się zaczynać jeszcze raz. Och, jak dobrze, ktoś pomyślał przynajmniej. Dobra, jestem i chyba włączymy tu przyspieszonko. Obbi marker, jest. Czarno-czerwony, ale jest. Jak wejdziesz do kominka, gdzie był ognisty marker, niestety nie pamiętam, to w ścianie jest szczelinka, a w niej marker Feniks. Ognisty marker, który to był? Tutaj jest ognisty. Dobra, to było w jakimś chyba domku, więc musimy poszukać domku, który ma kominek. Tu jest kominek! A, to może to ten jest, co teleportowało tutaj tak jakoś śmiesznie. O, a śmieszny marker. O, tutaj, to ten był? Tu jest szczelina. Oj, ale jak tam przejść? No nie wiem. O! Nie wiem jakim cudem, ale przeszłam. Nawet kosmos widzę. Jest! O, jaki piękny marker! Oj! Oj, teleportowało mnie gdzieś! Co to za obbi jakieś jest? Przez chwilę widziałam tamtego Feniksa. A to ja jeszcze jakieś obbi muszę pokonać. Oh no. Dobra, przyspieszonko. Nie wiem, co ja zrobiłam właśnie. Ja chyba wyłączyłam sobie to przyspieszenie. O! Prawie do lamy wpadłam. Jest Feniks. Feniks marker, ale jaki śliczny. Tutaj mamy kolejne dwa markery. Jeden truskawkowy marker i cynoberowy marker. Pustynia. Poszukaj niedopasowanego bloku. Dobra, w takim razie teleport i idziemy na pustynię szukać jakiegoś dziwnego bloku. Tam jest pustynia. Ej, tu coś widzę. Tu jest jakiś kwadracik, patrzcie. To to? Halo, tu wystaje bloczek. To musi być tu. Jak sobie oddaliłam, to tutaj brakuje bloku. Czyżby to było tutaj? O! No jest, czerwony marker, o! Ej, a tu jakiś kwadracik jest do naciśnięcia. I drugi czerwony! Ale ciekawe, jaki to jest. O kurczę, czy mi się uda tu przejść? Dobra, spróbujemy tak przy ścianie. No przecież nie dotknęłam! To gdzie ja mam niby skoczyć, jak nie tam? Tu mi się nie uda przejść chyba tego. Chociaż może jak tak bokiem? Trudne. I ten drugi to jest truskawkowy marker. Ojejka, dwa czerwone markery obok siebie. To mi się podoba. Kolejny to jest gorący kakałkowy marker, czyli będzie pewnie w jakiejś zimowej krainie. W opuszczonym domu. Tak mi się przynajmniej kojarzy, że to chyba w zimowej krainie będzie, co? Tutaj? Wiecie co, to chyba nie będzie tutaj, bo już sprawdziłam sobie na internecie, bo inaczej chyba bym tego nigdy nie znalazła, że to będzie w tym opuszczonym domku. Tutaj.
Tutaj trzeba nacisnąć kubeczek czerwony i nas teleportuje do takiej gry, z której wyskakują pianki. Musimy tutaj 30 razy jakby dotknąć tej pianki i jak nam się uda, to wyskoczy nam ten marker kakałkowy. Okej, 30 na 30 i mamy nasze kakałko, kakałkowy marker. Czerwonego trochę ma? Ma. Tak więc szukamy kolejnego czerwonego markera. Spalony marker. Wejdź na dach sklepu. Dobra, teleportujemy się. Ja go nie miałam? Takiego prostego markera? Wystarczy tylko na sklep wejść? Jest! Patrzcie, na dachu się grzeje. Tylko jak tam wejść? Musiałam sprawdzić na internecie, bo w życiu bym na to nie wpadła. Musimy poszukać takiego głazu, który nas teleportuje do nieba i spadając będziemy mogli zahaczyć o dach tamtego sklepu. Wydaje mi się, że już raz na tamten kamień tak stanęłam i mnie teleportował, więc możliwe, że to będzie ten głaz po drugiej stronie, tylko musimy tutaj przejść po tych lianach. To był ten? Nie. Ten? Też nie. To może ten jednak tutaj. O! No i jest. Chwila, chwila, tu jest czerwony? Mam go, dobra. To teraz na dach sklepu trzeba przycelować, czyli tam. Uda się? Jest. Mamy spalonego markera. Powinieneś się kremem z filtrem nasmarować, to byś nie był taki czerwony. To w sumie tym samym sposobem pewnie mogłabym się dostać na ten dach fabryki, gdzie wtedy chciałam to zrobić w poprzednim odcinku. No ale nieważne, szukamy dalej czerwonego markera. Sas marker, gdzieś w kosmosie. Aha, gdzie może być ten marker? Księżyc? No dobra, niech będzie księżyc. Sprawdziłam tego sas marker i okazuje się, że jest tutaj na księżycu, dokładnie chyba na tamtej górce. I teraz widzicie, to by mi się przydała wasza podpowiedź, to bym nie musiała sobie filmu odpalać, jak go znaleźć. Tak więc piszcie podpowiedź do markerów, tylko do tych, co mi brakuje. Patrzcie, jest tam Among Us. O! I tutaj nas teleportuje do sas marker. To jest chyba on. A czemu on twarzy nie ma? A nie, ma twarz! Dobra, tutaj jest jego twarz. Tutaj wyglądał troszeczkę inaczej, dlatego mi się pomyliło. Exit here. Oj, 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 oj! Gdzie ja spadnę teraz? O! Tutaj mnie teleportowało. Boże, w jakim rozkraku upadłam. Jeszcze salto zrobiłam i twarzą w trawę przywaliłam. No nie wierzę. Marker ekstremalny. Czy mi się chce go robić? Bo z tego co widzę, to będzie ostatni czerwony marker. No tutaj jeszcze jest z dodatkiem czerwonego, ale myślę, że go zostawimy. Zrobimy sobie ostatniego ekstremalnego. W takim razie powtarzamy, idziemy do fabryki, teleportujemy się na Marsa i musimy iść do tamtego laboratorium, wyhodować drzewo. Ja pamiętam, że już raz tutaj byłam i to było dokładnie tutaj. Nie wiem, o co tu chodzi, ale klikniemy start. Wydaje mi się, że trzeba ułożyć tutaj te pypcie, tak żeby były w tej pozycji. Wtedy chyba nam się wyhoduje to drzewo. Tak więc ogień... To tu? A tak, oświetlamy teraz to drzewo i patrzcie, rośnie nam, czyli musimy to utrzymać na czwartym tym stopniu. A tutaj? O! Ale za dużo kliknęłam, ale to spada. Dobra. O, to już mamy, zobaczcie, podświetlone, więc możemy to chyba zatrzymać. I woda, 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 woda. Tu mamy wodę. Tu musimy napełnić tą wodę. Musimy użyć lodowych kryształów na zewnątrz, żeby zdobyć wodę. Dobra, zaczniemy jeszcze raz, ja sprawdzę tą wodę, o co z nią chodzi. Kliknę start, idziemy szukać wody. Gdzieś na zewnątrz powinna być. W jakichś kryształach. W tamtych kryształach? Tak, patrzcie, ice crystal. Możemy 10 wody zebrać. Okej, więcej nie możemy, tak więc wracamy. Tu musimy wlać wodę najpierw. O, ogień musi być na trzecim poziomie, więc dobra, tak. I to na ostatnim. I woda też na ostatnim, ojej. Dobra, klikamy wodę. Dobra. I to musimy pilnować, żeby w tym czasie się utrzymał ten poziom. Okej, to już jest git. Woda. Ojoj, to już mi wody zabraknie, ej! Nie, tak mało zabrakło, ale wody mi nie starczyło. Ej, to było trudne. 2 hours later. No dawać, 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 dawać.
już myślałam, że ta woda mnie pokona, nie? Udało się. Jest drzewko. I jest czerwony ostatni marker. Naprawdę powiem wam, że to było ciężkie i ja musiałam chyba z 5 razy zasadzić to drzewo, bo za każdym razem milimetrów mi jakoś brakowało. Już teraz też myślałam, że się nie uda. No nie było to łatwe zadanie, ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę. Nie zapomnijcie też zostawić serduszka w komentarzu. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!